너와 나 우리의 그 세 글자 네 눈에 떠올라 잠깐만 아 아니야 Moi drodzy, witajcie. Witajcie w moim studio w programie Czas dla nas albo Czas dla nas. To kolejny program. Widziałem w waszych opiniach, komentarzach i listach do mnie, że program wam się spodobał. Zapytałem was też w ankiecie, o której godzinie chcielibyście ten program oglądać. No i już zaglądam na ankietę. Ciekaw jestem, jakie są wyniki. Moi drodzy, w ankiecie wzięło udział 481 widzów, 481 głosów, polubienia 195, komentarze 22, ale najważniejsze wyniki ankiety. Otóż słuchajcie, aż 53% zagłosowało za tym, żeby to była audycja publikowana o godzinie 20 wieczorem czasu polskiego. Druga pozycja to tak jak poranniki w ciągu tygodnia o 14.30, a trzecia przy podwieczorku. A więc wygrywa opcja trzecia o 20 wieczorem, zatem 13 w Teksasie. Będę się pojawiał u was w domu o godzinie 20 wieczorem. Słuchajcie, niewiele, 481 głosów, więc większość, zdecydowana większość w ogóle nie głosowała, to jest tylko 1%. No ale słuchajcie, wasza strata. 1% zadecydował o tym, że te audycje będą o 20 wieczorem. Przychylam się zatem do ankiety i będą o 20 wieczorem.
W sumie mnie jest to obojętne, dlatego że ja ten program nagrywam znacznie wcześniej, więc to, o której go puszczę, to tak naprawdę wasza decyzja. Chciałbym jeszcze wytłumaczyć jedną rzecz, ponieważ pojawiło się dużo listów, ale też listy z pytaniami. Nie było ich dużo. Listy z pytaniami o to, czy to będzie tylko muzyka obca, angielskojęzyczna, czy też inna. Muszę wam powiedzieć, że niestety, ale póki co na razie tak. Jaki jest powód tego? Ja tą muzykę kupuję, żeby być w zgodzie z prawem, czyli mam wszystkie prawa do puszczania tej muzyki na antenie. I na razie, póki co, nie uzyskałem żadnych praw, żadnych informacji co do tego, czy mogę w taki sposób nabyć muzykę polską. I to tak, żeby to nie było tak drogie, że po prostu tego nie udźwignę. Sprawdzałem kilka propozycji polskich i słuchajcie, za jedną piosenkę prawa autorskie kosztują tyle, ile ja mam za roczny dostęp do 30 tysięcy utworów na tym kanale, który kupuję. Taka jest różnica. Więc póki co nie będzie polskiej muzyki, to muszę powiedzieć z wielką przykrością, bo chciałbym ją puszczać. Chyba że ktoś z was zna jakiś sposób, żeby mógł dotrzeć w niedrogi sposób prawny i pokazywać, czy też puszczać wam polską muzykę. Okej, okay. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo były podpowiedzi Zigi, no przecież w Google'ach jest wiele takiej muzyki polskiej. Słuchajcie, nie, jeśli nie znacie tego prawa, to powiem wam, to jest nielegalne, ona jest w Google'ach, okej. Okay. Ja z tym nie chcę mieć problemu, muszę mieć zgodę, kupione prawa autorskie, chyba że taka muzyka jest pozbawiona praw autorskich, po prostu ktoś sobie nie zażyczył, to wtedy tak, ale ja na taką muzykę nie natrafiłem. Więc co do jasności, na razie muzyka, chciałem powiedzieć zachodnia, ale nie tylko będzie zachodnia. Dzisiaj będzie z nami jazz. Rozpocząłem piosenkę, która była ostatnią piosenką w tym zeszłym podcaście, Czas dla nas. I tak będzie zawsze, że ostatnia piosenka ostatniego podcastu będzie pierwszą piosenką w nowym podcaście. Dzisiaj zacząłem Antone Lazzaro, a za chwileczkę poleci kolejna piosenka tego wykonawcy. Posłuchajcie. You're like a song that I sing in the morning. Skin. When clouds look gray, you're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. You're like a song that I sing in the morning on a
perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of a trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend when all is new. When all is new, you're like a song that I sing when I'm alone. Dzisiaj poszukiwałem nowinek, które wydają się być bardzo odkrywcze, ale czasem mogą być nie tylko śmieszne, ale i przerażająco głupie. Co sądzicie o takim pomyśle? Otóż słuchajcie, jeden z amerykańskich naukowców oświadczył, że jest w stanie udowodnić, że biała farba jest w stanie odbijać ponad 98% światła słonecznego. I to jest prawda. Ale z jego badań wynika, że dlatego też należy pomalować 2% powierzchni Ziemi na biało. Tak, słyszycie dobrze. 2% Ziemi należy pomalować farbą na biało. Czy ja dobrze słyszę? Czy ja dobrze czytam? Oczywiście to jest specjalny rodzaj farby. Pytanie, jak trujący, stworzony przez naukowców z Purdue University, nie tylko jest najbielszą farbą na Ziemi, ale ma również zdolność do znacznego obniżania, odbijania temperatury z powierzchni pomalowanej. Ten jego pomysł, jego zdaniem, ma zmniejszyć znacznie zapotrzebowanie na klimatyzację. Może wydawać się oczywisty. Ja byłbym jednak za tym, że jeśli jest taka farba, to korzystajmy z niej indywidualnie, na przykład do pomalowania naszego domu na biało i dachu. Ale malować 2% powierzchni Ziemi na biało? Hej, kolejne wariactwo? A co wy o tym sądzicie? 2% powierzchni Ziemi takim materiałem może spowodować, że ilość światła odbitego z powrotem w kosmos, w przestrzeń, wystarczyłaby do ustabilizowania jego zdaniem globalnych temperatur. Słuchajcie, popsuliśmy już wiele rzeczy, bardzo wiele rzeczy, również w atmosferze. Wydaje mi się to, mnie osobiście, to jest mój punkt widzenia Zygiego, że jest to kolejny pomysł, być może tym razem odwracalny, ale spowodujący nierównowagę w atmosferze. Ziemia naprawdę poradzi sobie sama. A co wy o tym sądzicie? Jakie macie zdanie na ten temat? Za chwileczkę opowiem o jeszcze innych pomysłach, ale też opowiem, co takiego dzieje się na Słońcu i czy jest szansa, żeby ta farba mogła nam pomóc. Okej, a teraz kolejna porcja muzyki. Zapraszam do słuchania.
Mam do was pytanie. Lubicie jazz? Bo ja bardzo, bardzo lubię jazz. Jest wiele gatunków jazzu, od tego najstarszego, który powstawał gdzieś tam w zakamarkach Brooklynu. Z tego wyodrębił się soul i wiele innych gatunków muzyki. Jazz też ewoluował, więc ja dzisiaj przedstawię jakby różne jego odgałęzienia, różne odmiany. Ale generalnie to wszystko jest jazz, nawet jeśli to jest swing. Teraz chciałbym porozmawiać o tym, o co wielu z was czasem pyta mnie, albo w rozmowach bezpośrednich, albo też w komentarzach, częściej, najczęściej jednak w pisanych do mnie e-mailach. I to pytanie, dosłownie ono może brzmieć w różny sposób, ale jego intesencja jest taka. Jak możemy rozpoznać, czy energie, które przychodzą na Ziemię, naprawdę przychodzą? Czemu ich nie czujemy? Jak one się objawiają? No i jest jeden taki sposób, który można bezpośrednio doświadczyć i przeczytam wam artykuł o tym sposobie, ale między innymi to właśnie jest ten sposób. Słuchajcie, otóż znalazłem taki artykuł pod tytułem Świecące w nocy chmury mogą mieć związek z aktywnością słoneczną. Otóż coraz częściej zdarza się, że nawet w szerokościach geograficznych takich środkowoeuropejskich jak Polska, Niemcy, a nawet dalej na południe, nawet Hiszpania, zdarzają się srebrzyste chmury, czy też chmury zielone albo zielone światła. Te nocne chmury srebrzyste, one są znane też jako noctilucent clouds. To jest takie zjawisko, które od lat już przyciąga uwagę zarówno amatorów, jak i astronomii, naukowców z całego świata, bo dużo wcześniej ich nie zauważano. Nie było tego zjawiska. Albo jeśli było, to nie było jeszcze możliwości obserwacyjnych. Otóż wysoko na niebie, na wysokościach, które przekraczają 80 km, te chmury tworzą czasem bardzo niesamowite, fantastyczne formacje, długie pasy, spadające formacje jak wodospad, jak rzeka wody, a ich powstawanie związane jest z procesem krystalizacji pary wodnej na cząstkach pyłu, które pochodzą bezpośrednio z rozbijających się meteoroidów, które i tak kąpią się w naszej atmosferze. Dzięki temu na naszym niebie pojawiają się rozświetlone srebrzyste chmury. Jednakże przełomem w badaniach nad tym zjawiskiem były lata 2007-2012, kiedy to kilka agencji kosmicznych, m.in. NASA, ale też ESA, wspólnie wysłały na orbitę sondę Aeronomy of Ice in the Mesosphere, w skrócie AIM. Dzięki niej możliwe stało się śledzenie tych chmur na przestrzeni całego roku. No i to pozwoliło na zgromadzenie danych, które można już wyciągać jakieś wnioski. Jednak rok 2023, nasz rok, przyniósł ogromne niespodzianki. Pierwszą z nich była awaria sondy. Ona uległa awarii na długi czas. Otóż główna bateria, która dostarczała energię do wszystkich instrumentów pokładowych, odmówiła posłuszeństwa. No, po prostu uniemożliwiła dalsze monitorowanie z kosmosu. Równocześnie obserwacje z Ziemi wykazały, że te chmury stały się mniej jasne i rzadziej występujące. Czy był to przypadek, czy też skutek jakiegoś nieznanego dotąd zjawiska? Otóż naukowcy wysnuli wniosek, że za obie te sytuacje można prawdopodobnie obwinić, czy też posądzić zwiększoną aktywność Słońca, które w 2023 roku znalazło się w fazie maksimum swojego 11-letniego cyklu aktywności. Ja o tym jeszcze dzisiaj powiem w kolejnej piosence, dlatego że ten maksimum było przewidywane na 2025 rok, a wydaje się, że ono jest teraz. Jakby ja tutaj powątpiewam, czy to, co dziś wydaje nam się maksimum, jest tylko preludium do tego maksimum, które ma wystąpić w 2025 roku. Kojarzycie rok 2025 pewnie z wieloma informacjami typu przesłania, przekazy i tak dalej.
Otóż w czasie takiego maksimum Słońce emituje tak dużo promieniowania, w tym ultrafioletowego, które dociera do wyższych warstw atmosfery i jakby zdmuchuje te kryształki lodu, które osiadają na cząstkach pyłu, co hamuje powstawanie tych pięknych, srebrzystych, niesamowitych chmur. W tej chwili naukowcy weryfikują tą hipotezę i starają się zrozumieć, czy są jeszcze jakieś inne czynniki, na przykład kosmiczne, które mogły się przyczynić do tego, że te chmury jakby straciły swoją jasność, swoją srebrzystość, czy jest to jedynie efekt naturalnych cykli aktywności Słońca. A może mamy do czynienia z nowym i jeszcze nieznanym zjawiskiem? No, oni piszą, czas pokaże. A co wy o tym sądzicie? Jak myślicie? Czy przyczyną jest zwiększona aktywność Słońca? I czy przyjdzie nam przestać obserwować te mimo wszystko piękne obłoki srebrzyste na wielkiej wysokości nad Ziemią? Jak myślicie? A teraz będzie piosenka, którą chciałbym poświęcić dla wszystkich tych, którzy mają dzisiaj urodziny, imieniny albo też jakąkolwiek rocznicę. A jaka to będzie piosenka? Będzie to piosenka zaśpiewana przez Ziggy'ego. Tak, tak, ale to nie ja. A jej tytuł Raise Your Glass to Another Year. A więc zapraszam do słuchania. Raise a glass, you've made it another year. Happy birthday. Have a laugh, crack a smile, even shed a tear. Because it's your birthday. Pop the cork, pour the flute, make a wish, and don't forget to count the candles. Now we celebrate with cheers. Raise your glass to another year. Raise your glass, it's time to have some fun. Happy birthday. Yellow cake for another trip around the sun. Because it's your birthday. Coffee or tea, cream and sugar. Is it time to open presents? Friends and loved ones gather near. Raise your glass to another year. The sun will rise again tomorrow. Raise your glass, I think we've had too much to drink. Happy birthday. One day you're young, and then they say you're aged like wine or tanned as leather. Now we face our greatest fear. Raise your glass to another year. Teraz frujemy z Ziemi na Słońce. Inaczej mówiąc, przyjrzyjmy się Słońcu. Tak jak wspominałem, naukowcy dziś sądzą, że mamy maksimum słoneczne, które przyspieszyło o kilka lat, dlatego że spodziewane maksimum słoneczne było dopiero na rok 2025. Skąd takie wnioski naukowców? Wnioski nasuwają się po tym, jak naukowcy zliczają ilość plam słonecznych. W tym roku mamy rekordową ilość tych plam, bo od 21 lat jest ich najwięcej. W 2002 roku ta ilość była podobna, nieco większa niż w tym roku, a w tym roku mamy już 163 plamy, które pojawiły się na Słońcu. Ilość plam słonecznych na Słońcu może właściwie oznaczać dwie rzeczy, że faktycznie cykl słoneczny przyspieszył, co byłoby niezwykłe, bo on ma średnio 11 lat. Przyspieszyłby aż o 2 lata. Może tak być, ale druga opcja jest taka, że jeszcze nie dotarliśmy do tego maksimum słonecznego i ono faktycznie wystąpi w 2025 roku.
a dziś mamy tylko rekordową ilość plam na Słońcu, a w 2025 może być spodziewana jeszcze znacznie większa ilość plam słonecznych. I teraz zadaję sobie pytanie, bo ilość plam słonecznych, jej nagromadzenie w czasie nie jest dla Słońca obojętne i nie będzie też obojętne dla całego Układu Słonecznego. Czy zatem Słońce szykuje się na jakieś inne wydarzenie totalne, do którego w tej chwili się przygotowuje? Powiedzcie mi, co wy o tym sądzicie. Dziś wydaje się, że mamy maksimum słoneczne, ale tak naprawdę powinny nam jeszcze zostać 2 lata. Przyspieszamy, czy też znacznie większa ilość plam słonecznych będzie spodziewana w 2025 roku. Jak myślicie? A teraz zapraszam na wysłuchanie utworu Double Espresso, zagranej przez Ty Simona. Zapraszam do słuchania. Ponieważ obiecałem wam dzisiaj więcej muzyki Antoniego Lazaro, którego tak polubiliście, to w tej chwili bez zbędnych przerw jeszcze jedna jego piosenka, a potem wracam do was. Zatem słuchajcie piosenki Sunday Breakfast, niedzielne śniadanie. Zapraszam. I'm well away from being a perfect guy. I can't have a bad temper, make a big fuss and cry. And I know that lately it's been hard. We had a bumpy ride, but if you give me one more chance, I make it up for life. So if you want to come back home, I will be cooking.
life got in the way and we forgot to fly. And now I think that we're ready to finally leave the nest. We'll take a little leap of faith and I will do the rest. So if you want to come back home, I will be cooking Sunday breakfast all week long. We're gonna go and skate on frozen lakes, spend the morning baking cakes with the glowing. With the glowing of our love. A na koniec audycji zapragnąłem zapytać naukowców, czym ich zdaniem jest miłość. No i szukałem sporo w internecie, aż w końcu natrafiłem na portal, który nazywa się Brian Boss, czyli jakby boss umysłu, i artykuł Czym jest miłość? Sprawdźcie, co o niej sądzą naukowcy. Przeczytam wam tylko kawałeczek z tego artykułu i chciałbym, żebyście powiedzieli, czy wy się zgadzacie z naukowcami. Otóż naukowcy z różnych dziedzin, od antropologii po neurobiologię, od dziesięcioleci zadają sobie pytanie, czym jest miłość. Eksperci zgadzają się, że nie można jej kontrolować, włączać i wyłączać. Niektóre osoby opisują miłość jako silne uczucie, któremu towarzyszy trzepotanie serca i motylki w brzuchu. Innym kojarzy się z brakiem apetytu, kłopotami ze snem i spędzaniu każdej chwili na myśleniu o drugiej połówce. Sprawdź, czy to prawdziwa miłość, czy zwykłe pożądanie. No i tutaj zaczyna się całość artykułu. On jest podzielony na kilka takich podrozdziałów. No i w pierwszym mamy tak. Tytuł tego rozdziału: całkowite zaćmienie mózgu, przyciąganie. Przeczytam wam kawałek tej treści z tego akapitu. Pomyśl o ostatnim spotkaniu z kimś, kogo uważasz za atrakcyjnego. Mogłeś się jąkać, palnąć coś głupiego, mieć spocone ręce lub spektakularnie się potknąć. Być może czułeś, jak serce wali ci jak szalone. Nic dziwnego, że przez wieki ludzie myśleli, że miłość i większość emocji wypływa właśnie z serca. Jak się okazuje, w miłości najważniejszą rolę odgrywa mózg. To on wpływa na resztę ciała. Według zespołu naukowców pod kierownictwem dr Helen Fisher romantyczną miłość można podzielić na trzy kategorie: pożądanie, pociąg i przywiązanie. Do każdej kategorii przypisany jest określony zestaw hormonów. Testosteron i estrogen wywołują pożądanie. Dopamina, norepinefryna i serotonina powodują pociąg. Z kolei oksytocyna i wazopresyna odpowiadają za przywiązanie. Ten ostatni etap ma miejsce wtedy, gdy dwoje ludzi pozostaje w długotrwałym związku. Po pewnym czasie osiągają poziom komfortu, który pozwala podtrzymać romantyczne uczucie. Tutaj chciałbym was bardzo poprosić, napiszcie, czy wy też czujecie, że to, co napisali naukowcy, to jest prawdziwa miłość? Czy naukowcy tu czasem nie pomylili albo nigdy nie doznali miłości, a doznali jedynie, jak oni to piszą, pożądania, pociągu i przywiązania? Czy to jest miłość? Czy oni znają miłość bezinteresowną? Czy oni znają miłość bezwarunkową, taka, która nie powoduje ani pożądania, ani pociągu, ani przywiązania? Ja wiem, dlaczego została tak zdefiniowana, bo naukowcy chcą dopaść tego małego potwora pod postacią dopaminy, norepinefryny, serotoniny, oksytocyny, wazopresyny, włożyć na wagę, zbadać, włożyć pod mikroskop, zbadać i powiedzieć,
wiemy, czym jest miłość. Oj, nie, kochani. Chciałbym, abyście się spotkali z ludźmi, którzy potrafią okazać prawdziwą miłość, bez wszystkich tych dodatków, o których wy myślicie, że miłość tworzą. Napiszcie do mnie, co myślicie o miłości. Będziemy za chwileczkę już kończyć, ale tym takim wprowadzonym nowym zwyczajem chciałbym wam powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie zakończymy piosenką Narrow in the Road Marshalla McFerrina. Ta piosenka, powiem wam, jaki będzie nastrój kolejnego programu za tydzień. Zatem zapraszam do słuchania. I've traveled this big world.